Monika Krzyżanowska. Jak stać się szczęściarzem? Rozdział pierwszy. Niewłaściwy punkt widzenia. Niewłaściwy punkt widzenia w świadomości ludzi zakorzeniła się tendencja do myślenia w ten sposób, że trzeba coś zdobyć, dojść do określonego punktu, by w ogóle móc stać się szczęśliwą osobą. Minusem takiego podejścia jest fakt, iż nie ma w nim mowy o tym, co następuje po osiągnięciu tej rzeczy, punktu. Przecież radość i zadowolenie chociażby z największego sukcesu, z najbardziej wartościowej rzeczy, mijają. A co potem? Może także i ty myślisz, że gdy w końcu staniesz się szczęśliwą osobą, to będzie dla ciebie punkt końcowy twoich starań. A to mija się z prawdą. Znalezienie szczęścia wcale nie jest ostatecznym punktem w życiowej wędrówce, bo jaki sens miałoby twoje istnienie, gdyby odnalezienie zadowolenia było jednocześnie końcem twoich życiowych poszukiwań i aktywności, która mogłaby wnieść jeszcze więcej wartościowych rzeczy do twojej egzystencji. Odpowiedz sobie na pytanie, czy wyobrażasz sobie siebie jako tylko biernego obserwatora swojego własnego życia? Szczęście, które do tej pory znałeś, nie jest czymś stałym i niezmiennym. Każdy chciałby, by gdy się już pojawi, nigdy nie zniknęło. Jednakże jego trwałość wymaga wkładu z twojej strony i kolejnych działań, czyli pokonania następnej trasy w życiowej wędrówce. Zauważ, że nie ma czegoś takiego jak trwałe poczucie szczęścia kryjące się pod nowym Mercedesem czy willą z basenem. Nawet temu towarzyszyć może depresja i brak poczucia własnej wartości, nie mówiąc już o poczuciu winy lub niemocy. Można być bogatym, a jednocześnie nieszczęśliwym. Szczęścia po prostu nie można kupić, wykraść czy nawet dostać od kogoś. Szczęście można odkryć tylko samemu, dzięki zdobywaniu życiowej mądrości, rozbudzaniu i poszerzaniu swojej świadomości, braniu odpowiedzialności za samego siebie, ćwiczeniu koncentracji, a przede wszystkim kształtowaniu odwagi i uczciwości wobec samego siebie. Przyznaj się, może do tej pory myślałeś, że nad niczym nie masz kontroli, że twoje myśli i emocje przychodzą samoistnie, co niektórych pewnie zdziwię, innym tylko przypomnę, że człowiek sam osobiście kształtuje swoje myśli i emocje i dlatego też tylko on może je kontrolować. Zadaj więc sobie pytanie, czy do tej pory wydawało ci się, że myśli i emocje są odrębnymi elementami twojej układanki, na które nie masz wpływu? Czy do tej pory uważałeś, że są silniejsze od ciebie? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania, uświadom sobie w końcu, że masz wpływ na wszystko, co jest częścią twojego istnienia. Czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie? Sam wpływasz na to, co myślisz i co czujesz. Jeżeli nie zdajesz sobie z tego sprawy, pozostawiasz myśli i emocje samym sobie, przez co pozwalasz im, by przejęły stery nad twoim życiem. Jednakże w każdej chwili możesz zacząć je kontrolować, by samemu kształtować swoje nastawienie. Idąc dalej tym tropem, twoje nastawienie ukształtuje twoje zachowanie, a twoje działanie stworzy twoje życie. Kontrolując swoją teraźniejszą myśl, zaczynasz być panem swojego losu. To trochę szokujące, ale tak naprawdę to nic nie może mieć wpływu na twój nastrój, jeśli na to nie pozwolisz. Nikt nie może wpłynąć na to, czy jesteś zadowolony, czy rozdrażniony i smutny. Dla swojego dobra zacznij wykorzystywać tę wiedzę i kształtuj swój wewnętrzny krajobraz, by stał się przyjaznym miejscem. Nikt nigdy nie może zranić twoich uczuć, a gdy myślisz, że tak jest, to tylko iluzja, w której żyjesz. Zauważ, że to tylko twoja decyzja. Jeśli chcesz być pogrążony w negatywnych myślach, które idą w parze z negatywnymi emocjami, ale o tym mowa będzie później. Wbrew pozorom nie trzeba być miliarderem czy też najsławniejszą osobą w mieście, by być jedną z najszczęśliwszych osób na świecie. Nieraz słyszy się, iż niektórym ludziom, mimo sławy i bogactwa, jednak czegoś brakuje. Znam bardzo wielu ludzi, którzy, mimo iż wydaje się, że wiedzie im się całkiem nieźle, żyją w smutku i jakby życiowej żałobie. Nic nie przynosi im radości, bo to nie nowy ląd jest odkryciem, a spojrzenie na to, co już znasz w całkiem inny sposób. Ludzie mówią sobie, że gdy osiągną to coś, zaczną życie na nowo, ale gdy cel zostaje zrealizowany, czyli dobijają do nowej wysepki, ich życie jest tak samo mroczne jak i przed rozpoczęciem wyprawy. To wnosi wiele do naszego tematu, bo okazuje się,
że dotarcie do określonego etapu w życiu, zakończenie pracy nad czymś, nie zawsze utożsamiają się z poczuciem szczęścia. Niekiedy może nawet i czujesz ulgę, że jesteś tu, gdzie jesteś. Ale gdzie się podziały radość i satysfakcja? Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź jest prosta. Szczęście nie pochodzi z zewnątrz. Było, jest i będzie twoją myślą i uczuciem, czyli, innymi słowy, tobą. Machina szczęśliwości działa w pewien określony sposób, napędza ją nie pieniądz, władza czy sława, a świadomość, odpowiedzialność i koncentracja. Jak włączyć przycisk, który ją uruchomi i zatrzyma w ciągłym trybie pracy? Po prostu uwierz. Uwierz w siebie, bo szczęście znajduje się w tobie. Dlaczego non-stop szukasz go gdzieś daleko? Okupujesz łzami i bólem. Chcesz sobie na nie zasłużyć. Ono jest zawsze z tobą, ale tylko od ciebie zależy, czy zaczniesz patrzeć uważnie. Najpierw bowiem trzeba je zauważyć, a potem jeszcze odbudować, i nie chodzi tu o wysiłek, jaki wkłada się w poszukiwania, ale o odwagę, by w ogóle szukać. Często jest bowiem głęboko ukryte, zakopane pod pokładami niechęci i niemocy, ale jedno jest pewne, zawsze jest w jednym i tym samym miejscu, twoim wnętrzu. Musisz po prostu dokładnie wsłuchać się w samego siebie i być uczciwy wobec tego, co usłyszysz. Naucz się, że pustki wewnętrznej nie zapełnisz materializmem. Przestań powtarzać sobie, że szczęśliwy będziesz dopiero wtedy, gdy osiągniesz konkretne punkty w twoim życiowym planie, bo tym samym zabierasz sobie prawo do radości tu i teraz. Nie skreślaj etapu dążenia do celu z listy rzeczy przynoszących zadowolenie, gdyż jemu towarzyszyć powinno takie samo natężenie szczęścia i spełnienia, jak już w momencie ukończenia dzieła czy zrealizowania określonego celu. Koncentrowanie się tylko na jednym określonym scenariuszu, tylko jednej możliwej drodze prowadzącej do celu, może paraliżować. Takie podejście naraża cię na obezwładniający strach przed jakąkolwiek porażką lub niezadowolenie w razie nieplanowanych zadań i niespodziewanych lekcji. Przede wszystkim zaś, takie nastawienie pochłania dużą ilość energii, którą, przyznasz, lepiej jest przeznaczać na proces twórczy, czyli robienie tego, co lubisz, najlepiej jak potrafisz. Powinieneś czerpać przyjemność już z samego działania, z faktu, że decydujesz się podążać we właściwym kierunku, że wybrałeś drogę może nie najłatwiejszą, ale taką, która przyniesie ci wiele satysfakcji i zadowolenia, wydobędzie z ciebie wszystko to, co w tobie najlepsze. Każda praca może być sztuką, jeśli będziesz ją wykonywał w taki sam sposób, jak artysta stwarza swoje dzieło, czyli włożysz w nią całego siebie. Będziesz wykonywał ją świadomie, a nie mechanicznie. Zamiast rozpamiętywać i podziwiać rzeczy już osiągnięte, bądź koncentrować się tylko na możliwych przeszkodach, swoją energię przeznaczaj na teraźniejsze działanie i ufaj, że wszystko ułoży się w najlepszy z możliwych sposobów. Uświadom sobie, że każdy etap jest niepowtarzalny, każdy mały krok jest ważny. Śmiem nawet zauważyć, że najważniejszy jest ten pierwszy, który uaktywnia w tobie niezwyciężoną moc stwórczą. Czytasz tę książkę, więc otworzyłeś się na to, co nowe, szukasz innych dróg, ponieważ twoja świadomość wybudza się ze snu i domaga się pokarmu. Jesteś przecież inteligentną osobą i tak naprawdę zdajesz sobie sprawę z tego, że entuzjazm i wiara w siebie tworzą siłę prowadzącą do sukcesu, a apatia i zniechęcenie nie pozwalają dokonać zbyt wiele. Skoro więc zdajesz sobie z tego sprawę, zadaj sobie pytanie, dlaczego ty sam działasz często bez poczucia jakiegokolwiek życiowego sensu? Wiesz przecież, że bez pasji i zapału ciężko jest żyć wartościowo, a już zrealizowanie życiowego planu graniczy z cudem. Pozytywne nastawienie jest niezbędne do tego, by mieć odwagę sięgać po to, co jest niedostępne dla pesymistów, by żyć pełniej. Musisz być szczęśliwą osobą już w momencie realizowania swojego celu, w momencie rozpoczęcia procesu prowadzącego do jego urzeczywistnienia. Optymizm to nic innego jak energia do działania. Sam sobie odpowiedz na pytanie, czy możesz mieć siłę, aby dokonywać wielkich rzeczy, gdy nie ma w tobie energii? Nigdy nie pozwól, by ci jej zabrakło. Cała twoja droga do spełnienia pragnień musi być dla ciebie szczęściem. W końcu ty sam wybierasz miejsce, w którym się aktualnie znajdujesz, i w każdym momencie masz wpływ na to, gdzie znajdziesz się za chwilę. Wracając do tematu,
Za pieniądze oczywiście można zagłuszyć wszelkie smutki i rozterki, ale kiedyś całkiem przypadkiem możesz odkryć, że robisz nie to, co lubisz, żyjesz obok kogoś, kogo nie szanujesz, że wstydzisz się realizować własne marzenia, a ustalony od pokoleń schemat i skostniałe poglądy nie pozwalają ci na zmianę pasa na życiowej autostradzie. Wnieś więc trochę świeżego powiewu do swojego życia. Oświetl swoją drogę optymizmem i otwórz się na szczęście. O swój stan zadowolenia zadbasz najskuteczniej, jeżeli przestaniesz myśleć, że szczęście będzie dopiero końcowym efektem twoich starań, bo takie myślenie oznacza, iż podświadomie dopuszczasz do głosu myśli, że w czasie tych starań towarzyszyć ci będą ból i cierpienie lub w najlepszym wypadku obojętność. Poza tym zakodujesz sobie w głowie myśl, iż szczęście to coś wręcz nieosiągalnego, oddalonego od ciebie o 100 mil, że wszyscy inni mają w życiu lepiej i łatwiej, a ty jesteś ofiarą, złożoną światu na pożarcie, która ponadto nie ma już sił, by walczyć o lepsze jutro z całą otaczającą cię rzeczywistością. W jednym punkcie się z tobą zgodzę, faktycznie nie walcz o lepsze jutro, ale o lepsze dziś, a raczej pracuj na lepsze dziś, bo życie to nie walka, ty tylko przyzwyczaiłeś się do myślenia, iż świat jest zły i aby coś zdobyć, trzeba kogoś pokonać, być lepszym od innych i przechytrzyć wrogów. To przypomina bajki, których naoglądałeś się w dzieciństwie. Tak zaprogramowali cię otaczający cię ludzie, których tak samo nauczono patrzeć na życie, więc jeden i ten sam światopogląd przechodzi z pokolenia na pokolenie. Są dwie opcje, albo przekonanie, że życie jest walką, albo przekonanie, że życie jest szansą. Oczywiście ludzie wolą pozostawać w szponach umysłowego lenistwa i żyć w nieświadomości, więc nie weryfikują swoich przekonań, bo tak im najwygodniej. Dlatego też większą popularnością cieszy się przekonanie, iż świat jest jednym wielkim złem. Zadajmy więc sobie pytanie, dlaczego ludzie przestali być świadomi piękna i dobra otaczającej ich rzeczywistości? Już odpowiadam, nie są tego świadomi, ponieważ w historii świata pojawiło się wielu wpływowych ludzi, kierujących się w swoim życiu złym egoizmem, pragnących kontrolować resztę ludzi, by dzięki temu samemu osiągnąć zyski. Postępowali tak, by zachłysnąć się radością z poczucia władzy nad innymi, ponieważ nie znali skuteczniejszych sposobów na bycie choć trochę szczęśliwymi. Z tęsknoty za pozytywnymi doznaniami dopuścili się czynów okrutnych, ale to nie jest ich wina, gdyż każdy w swoim życiu kieruje się dobrą intencją, myśli, że postępuje właściwie, że wybiera najlepszą z możliwych dróg. Przyczyną wszelkich, z dzisiejszej perspektywy niewłaściwych, działań w historii ludzkości była nieświadomość, brak wiedzy, jak osiągnąć spełnienie. Każdy tak naprawdę chce być szczęśliwy w swoim życiu, tylko nie wie, jak skutecznie osiągnąć ten stan. Dawniejsi, jak też i dzisiejsi manipulanci, wszyscy oni postępowali i postępują tak, a nie inaczej, gdyż nie mają świadomości, jak być naprawdę szczęśliwymi, po prostu nie znają skuteczniejszych sposobów, by cieszyć się swoim życiem. Szczęście zastępują złudzeniem i tak naprawdę są równie zagubieni, jak ci, którymi manipulują. Wracając do przeszłych pokoleń, tamtejsi manipulanci wypracowali skuteczne metody polegające na wykorzystywaniu ufności innych i wzbudzaniu strachu. Oczywiście ludzie poddali się tym wpływom, bo nie mieli pojęcia, że może to mieć związek z jakąkolwiek manipulacją. Dlatego też z pokolenia na pokolenie przechodzą wciąż te same wzorce zachowań. Nikt nie sprawdza, czy są właściwe, czy też nie, bo przecież nasi przodkowie przekazali nam je w spadku, a wiadomo, że oni na pewno nie życzyliby nam źle. Przodkowie faktycznie kierowali się naszym dobrem, ale ktoś kiedyś zapoczątkował tę spiralę nienawiści i pesymizmu wśród nieświadomych niczego ludzi, którzy chcąc bronić bliskich przed złem, przekazują im przekonania, że życie jest walką. To nie wina przeszłych pokoleń. Oni tylko przekazywali to, co uważali za słuszne. Odpowiedzialność za pesymizm spoczywa tylko i wyłącznie na tobie. Nie tłumacz się, że to wina genów, wychowania, wpływu otoczenia. Tylko ty sam możesz zadecydować, czy będziesz optymistą, czy pesymistą, jeśli oczywiście będziesz miał świadomość, że możesz nad sobą panować. Następne pytanie, niby dlaczego ktoś mógł uznać,
że taka manipulacja będzie skuteczna i czerpać z tego satysfakcję? Odpowiedź jest prosta. Ludźmi bez wiary w szczęście i dobro łatwiej jest kontrolować. Łatwiej ich wykorzystać i wyłudzić od nich to, czego się chce, bo czują się słabi i nic nie warci. Najskuteczniejszą bronią przeciwko ludzkości jest zasianie w nich strachu. Strach paraliżuje, zamraża ich umysły i dlatego nie są w stanie zauważyć, że ktoś tak naprawdę steruje nimi jak marionetkami. Czytałeś o tym w szkole, uczyłeś się o tym na lekcjach historii. Wszelkie zarysy ciemnych kart tamtych epok nie są ci obce, ale czasami traktujesz je jak bajki. Lekcje długo nie pozostały w twojej świadomości, ponieważ uczyłeś się nie dla wiedzy, ale dla stopni. Czytałeś bez zrozumienia, zgodnie z regułą, zdać i zapomnieć. To oczywiście też nie twoja wina, bo szkolnictwo raczej nie skupia się na nauce samodzielnego myślenia, a na wpajaniu dzieciom uległości i skrupulatnego wykonywania nakazów. Nie zauważyłeś więc, że ludzie z biegiem czasu stopniowo tracili swoją moc, manipulowani przez własnych przewodników, a potem następne pokolenia powtarzały zachowania poprzednich, nie zdając sobie sprawy, że postępują niewłaściwie. Jeśli zaś ktoś w dzisiejszych czasach jest uodporniony na hipnozy społeczne, i nieważne czy to jest dziecko zadające pytania wykraczające poza program nauczania, czy ktoś, kto w świetle kryzysu zaczął patrzeć na wszystko inaczej, przebudził się ze snu i wyszedł poza schemat skostniałych poglądów, jest potępiany przez innych i nazywany dziwakiem. Nawet jeśli chce pomóc innym, ciężko mu przebić się przez opór ludzi, którzy wpadają w panikę, gdy na horyzoncie pojawi się jakaś nowa idea. Zaryzykuje też stwierdzenie, że niewłaściwie zaprogramowani ludzie często obawiają się zmiany, ponieważ nie chcą dopuścić do siebie myśli, że całe życie postępowali nie tak, jak trzeba było i dlatego też wolą dalej męczyć się, niż przyznać, że to ktoś inny jest bliżej prawdy. Nie są zadowoleni ze swojego życia, ale ich duma nie pozwala im zaakceptować, że tak strasznie błądzili. Oczywiście rozumiem ich strach, kieruje nimi dobra intencja, tłumaczą się przecież, że zawsze starali się postępować właściwie. To faktycznie nie ich wina, że ktoś wpoił im do głowy określone programy zachowania. Nikt nikogo nie potępia, ale zrozumieć jednak trzeba, że nigdy nie jest za późno na ujrzenie prawdy. Każdy tak naprawdę jest silny, mądry i nosi w sobie wielki ogrom miłości i szczęścia. Po prostu mógł się w tym wszystkim pogubić. Łuda przekazywana z pokolenia na pokolenie stworzyła ludzi nikłej wiary w swoje siły i dobro świata. To naprawdę przykre. Rozejrzyj się dookoła. Jest tak jak mówię. Ludzie ludziom zgotowali piekło nie przez to, że ich okradli, nie przez to, że ich zagłodzili, ale dlatego, że oszukali ich wmawiając im, że są nikim, nikim ważnym. Dziś mówię ci, że każdy ma w sobie wielką moc wszechświata, jest uosobieniem boskich mocy, nie jest w tym miejscu, gdzie jest, by cierpieć, ale by rozwijać się, cieszyć się i wykorzystywać wszelkie okazje, by poznać piękno swojego wnętrza, które odzwierciedla się w otaczającej go rzeczywistości. Nikt nie jest gorszą wersją. Ci, którzy mówią o prawdzie, niech w końcu przestaną obawiać się konfrontacji z innymi ideami. Niech wyrzekną się swojego strachu, gdyby bowiem nie obawiali się o swoją pozycję, umieliby zaakceptować inne idee. Niestety do tej pory tylko wielcy ludzie są tolerancyjni, tylko wielcy ludzie umieją zaakceptować odmienne poglądy i uczyć się od innych, ponieważ są wewnętrznie silni. Tylko słabi ludzie krytykują innych i zmuszają ich do przejmowania swoich schematów działania. Tak właśnie jest. Prawdziwie wielki człowiek umie się uniżyć, a słaby mały człowieczek wywyższa się, obraża lub wpada w gniew, gdy spotka na swojej drodze kogoś albo coś, co może zagrozić jego teraźniejszemu statusowi myślenia. Sam fakt, że będzie musiał podważyć swój dotychczasowy tok rozumowania, napawa go takim strachem, że woli zanurzać się w odmętach smutku i cierpienia, a potem taplać się w swoim bólu. Prawda jest natomiast taka, że jeśli człowiek rozwinął siłę swojego ducha, nic mu nie może zagrozić, a jedynie pomóc. Tak więc tylko słabeusze denerwują się, szczują innych i nie tolerują. Tylko słabeusze nie sprawdzają, co jest dla nich dobre. Biorą bez zastanowienia to,
co ktoś im wcisnął na siłę do głowy i przez całe swoje życie tego nie weryfikują. Trwają w jednym i tym samym przekonaniu, atakując tych, którzy myślą inaczej. Ponadto, zapytaj samego siebie, dlaczego pozwalasz komuś, kto ma tylko etykietkę bądź kto szantażuje cię emocjonalnie, kierować własnym życiem? Ludzie powtarzają wciąż te same zachowania i reakcje, bo tak od małego zostali zaprogramowani, zachowują się jak roboty, funkcjonują tak, jakby byli zahipnotyzowani, myślą cudzymi myślami, oddychają cudzymi regułami, oceniają samych siebie czy imiś opiniami, zachowują się tak, jak inni, chociaż tych innych przed chwilą krytykowali. Czy to ma jakikolwiek sens? Dlaczego winisz kogoś za coś, a potem zniżasz się do jego poziomu, byle włączyć program z nazwą zemsty lub urazy? Zauważ, gdyby każdy człowiek zaczął od siebie i wykształcił w sobie przekonania, że świat jest piękny, ludzie są życzliwi, życie jest szansą, a on sam może dokonać wszystkiego, co tylko chce, świat stałby się rajem, spokojem, błogością, mądrością. Zasoby wszechświata są nieograniczone i dla każdego starczyłoby dobra, piękna i miłości. Jest wielu ludzi wyrażających takie przekonania, rozsiewających dobro i pomagających innym rozwijać swoją świadomość, ale pozostałych ludzi nie można zmienić, gdy oni sami nie chcą się zmienić. Wierzę jednak, że pozytywni ludzie mają wielokrotnie większą moc inspirowania do wartościowego życia, bo są podobni do światła w ciemnym tunelu. Nie da się przejść koło nich obojętnie, nie zauważając ich blasku. Wracając jednak do tematu manipulacji, równorzędnie ze światłem, które niosą pozytywni ludzie, istnieje sieć organizacji, które wcale nie chciałyby, by ludzie się zmienili. Zauważ w końcu, że wiele ośrodków i producentów już dawno upadłoby, gdyby ludzie nie szukali wsparcia i pocieszenia w miejscach obłudnego kultu nieprawdy i punktach doraźnej rozrywki. Ucieczka od cierpienia w materializm i wszelkie magiczne sztuczki, by ukoić egzystencjalny ból, które wśród depresyjnego społeczeństwa są normalnością, przynoszą niektórym ogromne zyski. Po prostu większy zysk przynosi ludzki pesymizm aniżeli optymizm. Nie wierzysz, że dla zysku można ogłupić ludzi? To dlaczego wiedząc, że w produktach spożywczych składnikami są trucizny, które niekorzystnie wpływają między innymi na funkcjonowanie mózgu i otumaniają, ktoś mimo to wypuszcza je na rynek? Dlaczego niektóre produkty i usługi uzależniają, tak samo jak narkotyki i inne rozrywki? Dlaczego powszechnością stają się hipnozy umiejętnie wplatane w społeczne komunikaty? Poza tym pesymista musi zaspokoić swój głód emocjonalny, więc kupi więcej produktów, skorzysta z większej ilości usług. Musi się zagłuszyć, oślepić i otępić, by nie patrzeć uważnie na otaczającą go rzeczywistość. Wszystko jedno czy przetworzoną żywnością, używkami, bezsensownymi rozrywkami. Byle być ślepym na to, co widzi, a tym sposobem skazać się na ciągły ból, bo ślepiec nigdy nie ma szans dotrzeć do źródeł problemu, a to jest warunkiem, by go rozwiązać. Nie chcę tu nikogo obrażać. Ja po prostu pragnę cię sprowokować, byś przejrzał czasami na oczy. Chcę, byś w końcu naprawdę je otworzył i ujrzał świat takim, jakim on naprawdę jest, byś już nigdy nie przymykał ich na kłamstwo. Nawet jeśli ktoś mówi ci, że jest tak i tak, możesz chyba sprawdzić osobiście jak jest, a nie bezwarunkowo wierzyć każdemu słowu, jakie do ciebie dociera. Uświadom sobie, że ci, którzy zarabiają na pesymizmie innych albo są świadomi tego, że wykorzystują czyjeś słabe punkty, uważając się nawet za spryciarzy, albo myślą, że nie mają wyjścia i muszą tak postępować, by zaspokoić własne potrzeby, niestety nie zważając na to, że zło, które wyrządzają, wróci do nich pod inną postacią, albo uważają także, że pomagają pesymistom oferując im rzeczy, które chwilowo uśmierzają ból. Robią tak, bo zauważają, że przyklejają plaster na ranę, który pomaga przez chwilę, a potem jest błyskawicznie odrywany i rana boli o wiele bardziej niż przedtem. Zauważ, że nawet jeśli ktoś komuś przekazuje jakieś poglądy, nie oznacza to, że są one właściwe. To nie musi być jedyna prawda, jaka istnieje. Nawet jeśli kogoś kochasz, musisz zaakceptować fakt,
że ta osoba może się mylić. Nie oceniaj jej, po prostu żyj po swojemu. Nie musisz przejmować jej sposobu myślenia, po prostu, gdy widzisz, że coś nie za bardzo ci się w życiu układa, przystań na chwilę, bo to oznacza tylko tyle, że w twoim programie pojmowania świata wystąpił błąd i trzeba go będzie naprawić. Czasem prawda jest tuż o krok za twoim dotychczasowym sposobem myślenia, ciągle podążą za tobą jak cień, ale ty jesteś tak zabiegany, że nie zwracasz na to najmniejszej uwagi. Przystań na chwilę i na nią zaczekaj. Odważ się znaleźć czas dla siebie, ale nie po to, by znów od siebie uciekać i nie myśleć o otaczającym cię świecie, ale po to, by poobserwować i zrozumieć, dlaczego zachowujesz się tak, a nie inaczej. Zrozum, świat jest taki, jakim go stwarzasz, bo tak naprawdę każdy ma swój subiektywny obraz rzeczywistości. Dla jednego życie to kara i piekło, dla drugiego cud i piękno. Zauważ, do tej pory myślałeś, iż jeśli zdarzy ci się coś przyjemnego, to świat nazwiesz dobrem, a gdy coś niemiłego, wtedy nazwiesz go piekłem. Pierwsze było, według ciebie, doświadczenie, drugi, pogląd. W rzeczywistości kolejność jest całkiem odwrotna. Najpierw kształtuje się twój światopogląd, a dopiero to, co cię spotyka. Jeśli jesteś nastawiony do świata przychylnie, widzisz dobro, bo na nim się skupiasz i je kształtujesz, a potem jeszcze przyciągasz je z zewnątrz. Jeśli jesteś nastawiony negatywnie, koncentrujesz się na źle, więc zło ciebie dotyka. W tym wypadku kolejność jest istotną różnicą w pojmowaniu mechanizmów kreowania rzeczywistości. Dodam także, że walcząc z całym światem w końcu się wypalisz. Nie staraj się być lepszym od kogoś innego. Staraj się być lepszym od wczorajszej wersji samego siebie. Nie musisz nikogo pokonywać, bo sama walka z kimś oznacza walkę z samym sobą. Wszystko jest jednością. Choć ludzie starają się jak mogą odróżniać się od siebie, tak naprawdę są jednakową esencją jednej i tej samej mocy stwórczej. Wszystko jedno, jak ją nazywają. Słowa mają na celu nakreślić otaczającą rzeczywistość, wytłumaczyć to, co widzą i to, w co wierzą. Ale terminologia jest bez znaczenia. To tylko ich umysł jest tak zaprogramowany, by oswajać rzeczywistość za pomocą określonego nazewnictwa, panującego w danej kulturze, w danym otoczeniu. Zapamiętaj jednak, jakkolwiek nazwiesz moc stwórczą, czy wybierzesz do tego określoną religię czy jakąkolwiek naukę, wszystko to jest prawdą i tak naprawdę nie ma potrzeby roztrząsać spraw związanych z terminologią, a tym bardziej wywyższać się, że jedna nazwa jest lepsza od drugiej. Zdaj sobie sprawę z tego, że słowa zawsze są zawodne. Wiedza, jaką zdobywasz, stara się wytłumaczyć ci to, co widzisz, ale prawdziwa esencja znajduje ponad słowami i jest nią świadomość, że cały wszechświat znajduje się w najmniejszej cząstce materii, która potem wchodzi w skład powietrza, wody, ziemi, roślin, zwierząt, człowieka, czyli innymi słowy każda cząstka materii, wchodząca w skład powietrza, wody, ziemi, roślin, zwierząt, człowieka jest odbiciem wszechświata. Każda cząstka ciebie jest odbiciem całości. Jesteś zarówno tym, co wewnątrz, jak i tym, co na zewnątrz ciebie, ponieważ bez środowiska, w którym żyjesz, nie można określić twojej osoby. Nie wiem, ile sekund dokładnie można przeżyć nie oddychając, ale to nie ma znaczenia, ponieważ ta zależność i tak jest świadectwem, że tak naprawdę jesteś powietrzem, którym oddychasz, wodą, którą pijesz, ziemią, po której stąpasz i tak dalej. Bez jednego nie byłoby drugiego. Nigdy nie daj się zauroczyć tylko jednej określonej terminologii i konkretnej otoczce z nią związanej, krytykując inne, bo każda jest w takim samym stopniu prawdziwa. Wszystkie wyznania i nauki mają wspólne elementy, które są ich esencją, a reszta jest tylko otoczką, w którą zawinięta jest prawdziwa wartość. Wszystkie prześladowania, wojny religijne lub polityczne, czystki etniczne i zwykłe kłótnie biorą się z niewłaściwego rozumienia przesłania, że każdy jest takim samym obrazem całości, wszyscy ludzie są jednością, tak samo jak tworzą jedność z całym wszechświatem. Tak więc powtórzę to jeszcze raz. W każdym najmniejszej cząstce materii odzwierciedla się cały wszechświat. Ludzie marnują swój czas na to, by tworzyć między sobą coraz więcej różnic,
a te różnice są tylko iluzją, w którą zaczynają wierzyć i która jest powodem całego nieszczęścia, jakie na nich spada. Największym wrogiem ludzkości jest niewiara w to, że w każdym człowieku przejawia się jedna i ta sama moc twórcza i nieważne czy nazwiesz ją Bogiem, jednością wszechświata, nieskończoną myślą, wszechpotężnym umysłem, polem energii, najwyższą świadomością czy jeszcze inaczej, ty zawsze wierzysz w to samo i wszystko to jest w takim samym stopniu prawdą. Wszyscy jesteśmy przejawami tego samego wszechświata i jeśli jedna część zostaje uszkodzona, druga także zaczyna się psuć. Negatywne emocje w stosunku do innych lub czegokolwiek są negatywnymi emocjami skierowanymi do samego siebie i całego wszechświata. Jeżeli złościsz się na kogoś, złość dotyka nie tylko całą jedność stworzenia, ale przede wszystkim ciebie. Gniewając się na kogoś, czujesz gniew do samego siebie, jak i do wszystkiego, co istnieje. Trzymając w sobie pretensje, urazę do kogoś, masz pretensje do siebie i całej rzeczywistości, że tak to wszystko wyszło, a twój żal przynosi karę przede wszystkim tobie, ale kiedy wspierasz i troszczysz się o innych, tym sposobem wspierasz i troszczysz się o siebie, a także przekazujesz pozytywne wibracje do całego pola energii, które znów do ciebie wrócą. Musisz stać się tym, co chcesz przyciągnąć. Ludzkość nigdy nie zazna pokoju, dopóki człowiek nie zobaczy we wszystkim, co go otacza, czy to w innych ludziach, czy w środowisku naturalnym, dokładnie samego siebie, czyli wszechpotężnej mocy, którą jest jego świadomość, będąca przejawem najwyższej świadomości. Nawet gdy czasem wydaje się mu, że jest słaby, to tylko fikcja, w którą zaczyna wierzyć, a wszystko, w co uwierzy, jest prawdą. Wszyscy ludzie są ze sobą połączeni niewidzialną więzią. Każdy jest mniejszym obrazem całości istnienia. Innymi słowy, każda część świadczy o całości wszechświata i ma na nią wpływ. Jesteśmy jak naczynia połączone, pozytywna energia przelewa się z jednego do drugiego. Natomiast gdy ktoś zabiera energię drugiej osobie, on wkrótce będzie stracił swoją. Jeżeli ktoś komuś zaszkodzi, to tak samo zaszkodzi samemu sobie. Dużo w ten sposób nie wskóra, a nawet jeśli zdobędzie coś materialnego, zdaj sobie sprawę, jakie straty poniesie w swoim wnętrzu. Każda walka jest przegraną już na starcie. Nawet jeśli wydaje ci się, że wygrałeś starcie, przegrałeś, bo nie potrafiłeś właściwie odrobić lekcji, jaka pojawiła się na twojej drodze. Nie potrafiłeś stać się kimś lepszym, znów udowodniłeś, że jesteś więźniem swoich emocji, w tym wypadku chęci zemsty. Dlaczego zemsta cię tak pociąga? Już tłumaczę. Dzieje się tak, ponieważ gdy ktoś zagrozi twojemu ego, przestajesz nad sobą panować. Ego musi walczyć o swoją pozycję, nie może odpuścić, obumrzeć. Gdy zostaje zagrożone, wpada w panikę i zaczyna bronić swoich granic. Ponadto, już tak jest, że gdy ktoś zrobi ci przykrość, chcesz udowodnić swoją wartość, ponieważ czujesz się osłabiony, bo ta osoba zabiera część twojej pozytywnej energii, dlatego szukasz sposobu, by ją odzyskać, wyrwać energię temu człowiekowi. Robisz mu to samo, co zostało zrobione tobie lub działasz mocniej niż on. Bierzesz z nawiązką, tak po prostu na zapas, by pokazać, że jesteś lepszy od swojego przeciwnika. Gdy rozumie się mechanizmy stojące za zemstą, przestaje być taka słodka i niezbędna, bo okazuje się, że ten, kto nie potrafi odpuścić, tak naprawdę nie ma kontroli nad własnym życiem i staje się jego ofiarą. Zemsta nie jest żadną bronią, chyba że tylko przeciwko sobie, by w końcu pozbawić się całej swojej pozytywnej energii. Odruch obronny nie daje ci żadnej władzy ani jakiejkolwiek kontroli nad całą tą sytuacją. Nie jest narzędziem wymierzania sprawiedliwości, jest tylko jego iluzją. To tylko twoja nieświadoma, automatyczna reakcja. Postępujesz tak, bo nie jesteś świadomy tego, co się za nią kryje. Tak cię tylko zaprogramowano, że za cios odpowiada się ciosem. Tak nauczyłeś się postępować i teraz działasz mechanicznie, bez namysłu. Gdy stajesz się świadomy, co oznacza zemsta, wiedza ta daje ci satysfakcję większą niż sama zemsta, a przede wszystkim kontrolę nad daną sytuacją i całym swoim życiem. Zawsze lepiej jest wiedzieć niż pogrążać się w pułapce z własnej woli. Poza tym, kiedyś zrozumiesz,
że utożsamianie się z rzeczami materialnymi i sytuacjami to tylko złudzenie. Nie można czegoś zdobyć ani stracić, ponieważ rzeczy nie są niczyją własnością. Ty tylko aktualnie ich używasz, korzystasz z ich aktualnej formy. Rzeczy nie pojawiają się i nie znikają, to tylko puste słowa na określenie faktu, że wszystko zmienia tylko swoją formę. Twoja walka po trupach o to, by mieć, jest bezsensowna. Fakt: trzeba zapewnić sobie byt. Nikt nie powinien cierpieć niedostatku, ale chciwość ponad miarę zemści się na tobie w przyszłości. Każde twoje negatywne zachowanie będzie cię powoli niszczyło. Nie mów wtedy, że to wrogowie mają na ciebie zły wpływ, bo to ty sam chcesz siebie zniszczyć. Nie zrzucaj winy na kogoś innego. Przyzwyczaiłeś się do tego, bo tak jest najłatwiej. Weź jednak w końcu odpowiedzialność za swoje postępowanie i zacznij się kontrolować. Idąc dalej tym tropem, nigdy nie upieraj się, że masz rację. Nie zmuszaj nikogo do zmiany swojego zdania. Przedstawiaj swój punkt widzenia, ale jednocześnie akceptuj przekonania innych. Jeśli ktoś będzie chciał zmienić zdanie na jakiś temat, zrobi to bez jakiegokolwiek przymusu albo po prostu wcale nie ma na to szans. Nie wyzywaj nikogo na emocjonalny pojedynek, jak też i nie podnoś rękawicy, gdy ktoś ci ją rzuci. Nie okłamuj samego siebie, aby usprawiedliwić swoją decyzję o walce. Ludzie zakładają, że jeżeli nie będą się bronić w sytuacjach konfliktowych, to ich przeciwnicy będą uważać ich za słabych, że sami sobie podstawią nogę. Tak naprawdę jest całkiem odwrotnie. Jeśli zahamujesz odruch obronny, zyskasz władzę nad całą sytuacją i przeciwnikiem. Nie dasz się wtedy wyprowadzić z równowagi i będziesz panem sytuacji, a dokładniej to cała ta sytuacja nie będzie miała na ciebie wpływu. Cały problem spadnie na twojego przeciwnika. Zauważ, jeśli potrafisz opanować się i zachować spokój, wtedy właśnie zachowujesz siłę. Gdy tłumaczysz się, usiłujesz przekonać kogoś, by zmienił zdanie, tracisz swoją wewnętrzną moc. Po prostu, jeśli nie podejmiesz się wyzwania, do którego ktoś chce cię sprowokować, sprawa nie będzie cię dotyczyć, a ta osoba zostanie sama ze swoim problemem, nienawiścią i jadem. Odrzuć swoją zaprogramowaną dumę i odruch postawy obronnej. Wtedy nie dasz się sprowokować. Nie oskarżaj nikogo. Nie rezygnuj z odpowiedzialności za swoje własne doświadczenia. Nie szukaj także aprobaty na siłę, bo dopóki jej szukasz, cały czas jesteś kontrolowany przez innych. Zrozum, gdy ktoś źle mówi na twój temat, on po prostu zmaga się z własną trucizną emocjonalną. Trafiło na ciebie, bo akurat stanąłeś mu na drodze w momencie jego walki z samym sobą. Dlaczego ciągle powtarzasz sobie: nie, ja tak nie potrafię, nie umiem tego zrobić? To nie jest odpowiedni czas. Jeśli nie teraz, to kiedy? Nie odwlekaj w nieskończoność swojego życia. Nigdy nie ma właściwego momentu na podjęcie decyzji. Jeśli będziesz coś odwlekał, tym samym odwlekał będziesz swoją szansę na szczęście. Optymizm stać się powinien nieodłącznym towarzyszem każdej twojej myśli, katalizatorem poczynań i decyzji. Najlepiej jest regularnie ćwiczyć koncentrację umysłu, samemu siebie pilnować, by nowych myśli nie zmącały czarne chmury. Tylko spokój, opanowanie i pozytywizm mogą ustalić właściwy porządek działań. Bez nich podejmowanie decyzji i wyznaczanie sobie nowych szlaków są jak błądzenie w ciemności. Zapamiętaj sobie w końcu, że jeśli będziesz inwestował w kondycję swojego umysłu, spokój i zadowolenie nie będą wyłącznie nagrodą, pojawiającą się dopiero, gdy zrobisz coś tak, jak zaplanowałeś. One towarzyszyć ci będą nieustannie, nawet wtedy, gdy twoje pomysły będą dopiero w zalążku, staną się ukoronowaniem twoich starań i pracy nad sobą. Przyjrzyj się sobie dokładnie. Może do tej pory sam siebie okłamywałeś, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Na zewnątrz ładnie, pięknie, a w środku obraz jak po wojnie, którą sam rozpętałeś. Walczyłeś z samym sobą do ostatniego tchu, by w końcu dojść do wniosku, że tym sposobem zniszczyłeś swoją pewność siebie. Pozostały tylko zgliszcza. Wewnętrzna siła, która w normalnych warunkach gotowa jest zdobywać najwyższe szczyty, gdzieś się zagubiła. Może zakopałeś ją pod pokładami niechęci i niemocy? Czy tylko na tyle cię stać? Czy naprawdę masz tak małe aspiracje? Przecież tak naprawdę chcesz czuć się o wiele lepiej. Czy ciągle jeszcze sam siebie oszukujesz,
że jest ci wszystko jedno, sprawdźmy to. Mam do ciebie pytanie, jak miewasz się w tej chwili? Mówisz, że w porządku, jak większość ludzi, nawet wtedy, gdy coś ich gnębi, nie chcesz zwrócić na siebie uwagi, nie możesz wyróżnić się z tłumu, może próbujesz ukrywać przed światem, że ostatnio twoja pesymistyczna natura ciągle daje o sobie znać albo też myślisz, że dzięki temu nikt nie zakwalifikuje cię do grupy ponuraków czy nieudaczników. Nie odkrywasz wszystkich swoich kart, by nikt nie miał powodów podejrzewać, że może coś nie za bardzo ci się w życiu układa, bo wtedy zalałaby cię fala wstydu. Nie uzależniaj jednak swojej wartości od opinii innych osób. Jeśli ktoś cię chwali, oznacza to tylko tyle, że w tym momencie ma dobry nastrój i po prostu pasujesz do kanału, który w tej chwili włączył. Jak zmieni kanał, możesz mu się nie podobać, ale przecież ciągle będziesz tą samą osobą. Wysuń wnioski. Nie uzależniaj swojej wartości od czyjegoś humoru i jego aktualnych myśli, bo one są zmienne jak wiatr. Raz zawieje tak, a raz inaczej. Ludzie, którzy nie kontrolują siebie, oceniają innych tylko pod wpływem swoich emocji i potrzeb, a taka ocena jest nieprawdziwa. Słuchaj jedynie konstruktywnych uwag ludzi, którzy potrafią panować nad swoimi emocjami, bo tylko oni wydają prawdziwe opinie i oni właśnie nie krytykują nikogo. Takie osoby są świadome tego, że każdy człowiek patrzy na świat przez pryzmat własnych poglądów i doświadczeń. Ma swój punkt widzenia. Ludzie nie wskórają nic wiecznie krytykując i obwiniając innych. Korzyści mogą wynieść jedynie dzięki zrozumieniu, najpierw samych siebie, a dzięki temu całego ich otoczenia. Od dziś zapamiętaj sobie, że żyjesz nie po to, by przypodobać się innym. Najpierw zacznij podobać się samemu sobie. Niech bardziej od szczerości z samym sobą, nie liczy się dla ciebie to, co na temat twojego samopoczucia powie twoje otoczenie. Już sam fakt, że chcesz komuś coś udowadniać, oznacza, że nie jesteś o tym przekonany. Czy naprawdę myślisz, że świat kręci się tylko i wyłącznie wokół twojej osoby? Nikt już nie ma własnego życia, za to non-stop rozważa najmniejsze detale twojego. Jeśli myślisz, że odgrywasz rolę bardziej centralną niż inni i każdy śledzi twój najmniejszy ruch, to oznaka tego, że jesteś ni mniej, ni więcej, egocentrykiem. Myślisz wtedy, że czyjeś działania muszą być reakcją na twoje postępowanie albo mają na celu wywołać twoją reakcję, gdy tymczasem ten ktoś, postępując tak, a nie inaczej, wcale o tobie nie myślał, ponieważ ma ważniejsze sprawy w swoim życiu. Poza tym w takim wypadku ciężko ci być sobą, ponieważ czujesz, że ktoś wiecznie spogląda na ciebie swoim wścibskim okiem. Zapamiętaj, świat nie kręci się tylko i wyłącznie wokół twojej osoby, gdyż każdy człowiek jest takim samym przejawem wszechświata. Wiem, że nie jest ci łatwo zdobyć się na odwagę, by zmieniać jakikolwiek szlak, którym twoje myśli podążały do tej pory regularnie, ale uświadom sobie, że jest ci tak ciężko przełamać się i samemu siebie wspierać, ponieważ twoje stare przekonania były utwierdzane całymi latami. Nie oczekuj, że wszystko naprawi się w jeden dzień. Pamiętasz przecież, że zawsze byłeś osobą chociaż odrobinę pesymistyczną, czy jak to ty tam nazywasz realistą z nutą goryczy w sercu. Uważałeś, że inni mieli łatwiej, a ty zawsze miałeś pod górkę. Zawsze wiał ci w oczy wiatr, spotkała cię jakaś tragedia, może to niespełniona miłość, może brak ci poczucia sensu i nie masz siły na dalszą walkę. Twoje życie po prostu nie jest takie, jakie zaprojektowałeś sobie w dzieciństwie, będąc superbohaterem. Zamiast wróżek otaczają cię wiedźmy, każdy dzień jest taki sam. Beznadziejny. Tyle razy się już zawiodłeś. Czujesz się coraz słabszy. Twoja siła z dnia na dzień maleje. Miałeś radzić sobie z każdym potworem, a przytłaczają cię już drobiazgi. Zapewne wmawiasz sobie, że nic się nie uda. Takie twoje przeznaczenie, taka karma. Po prostu masz pecha. Tkwisz w tym po uszy. Nie dasz rady zrobić kroku naprzód. Nie marzysz, bo i po co? I tak się nie spełni. Nawet jeśli przesadziłam tym opisem, czujesz, że nie jest tak, jak być powinno. Wiesz, co to oznacza? Zaniedbałeś się. I to bardzo. Twoja kondycja jest beznadziejna. I nie chodzi tu o twoją sprawność fizyczną. Pewnie do tej pory nie zdawałeś sobie sprawy z tego,
że kondycja psychiczna wymaga regularnych ćwiczeń, ponieważ bez tego ulega osłabieniu i zamiast być twoją podporą, jest największą przeszkodą. Pewnie do tej pory żyłeś z dnia na dzień, nie dbając o rozwój ciała, ducha i umysłu, nie inwestując w samego siebie, nie ćwicząc hartu ducha ani nie rozwijając swojej świadomości. Stajesz się coraz bardziej bezbronny i dlatego też to od innych oczekujesz wsparcia i opieki. Nie potrafisz funkcjonować bez nakazów i zakazów, gdyż przyzwyczaiłeś się żyć bez jakiejkolwiek odpowiedzialności. Robisz to, co każą ci inni, więc gdy to nie wychodzi, zrzucasz na nich winę, że źle tobą pokierowali. Pewnie cię nie zdziwię, gdy powiem, że mimo iż jesteś już osobą dojrzałą, podświadomie wciąż liczysz na to, że ktoś powie ci, dokąd masz iść i co zrobić. Kluczem do rozwiązania tego problemu będzie uświadomienie sobie, że unikając odpowiedzialności jesteś już życiowym trupem, bo tak naprawdę nie żyjesz swoim życiem, co najwyżej wegetujesz. Musisz w końcu rozwinąć w sobie większą samodzielność, wziąć odpowiedzialność za to, gdzie jesteś i co robisz. Ty sam musisz wiedzieć, czego chcesz doświadczać w swoim życiu, bo inni mogą się mylić. Już dziś otwórz swój umysł i podróżuj nowymi szlakami myślenia. Bądź odważny i ciekawy, metodą ciągłych prób. Zdobądź to, czego naprawdę pragniesz. Zapytaj samego siebie, czy znajome są ci takie założenia. Gdybym tylko miał lepszą pracę, wygrał w totka, schudł 10 kilo, miał idealną sylwetkę, poznał kogoś, kto by mnie pokochał, byłbym taki szczęśliwy. Nic z tego. To nie takie skomplikowane, jak myślisz. W gruncie rzeczy to łatwiejsze niż myślisz, ponieważ szczęście nie jest czymś, co się przydarza. Szczęście ma się wewnątrz siebie i tylko wtedy, gdy ma się je wewnątrz, można przyciągnąć sytuacje, które przywołujesz w swoich założeniach. Ludzie przecież rodzą się szczęściarzami. Każde dziecko zdaje sobie sprawę, jak wiele szans odkrywa przed nim życie, słucha samego siebie, swoich potrzeb i pragnień. Niestety u dorosłych często zanikają pewne zdolności, które charakteryzują dzieci. Przyczyną jest niewłaściwe wychowanie i oddziaływanie społeczeństwa, podsumowując, wpajane dziecku schematy i reguły gry, w jaką grają dorośli. Każdy jednak może na powrót stać się szczęściarzem dzięki własnym staraniom i pracy nad sobą. Wszystko można naprawić dzięki właściwym myślom. Każda zmiana zaczyna się w głowie. Możesz zrobić tak, żeby życie w końcu układało się po twojej myśli, ale tym razem po tej pozytywnej. Tylko ostrożnie. Już wiesz, że masz władzę nad swoją myślą, a ta zarządza twoją rzeczywistością. Tak, to nie przypadek, że jeden człowiek każdego dnia jest pełen pasji i motywacji do działania, a drugi załamuje ręce przy byle kłopocie. Jeśli chcesz nauczyć się czegoś, na przykład jazdy samochodem, musisz usiąść za kierownicą, a potem nie jechać byle tylko jechać, powtarzając sobie w duchu, raz kozie śmierć, w najgorszym wypadku będzie stłuczka. Musisz ćwiczyć po kolei wszystkie elementy, które pomogą ci bezpiecznie prowadzić auto, opanowanie, refleks, używanie sprzęgła, gazu, hamulca, stosowanie w praktyce przepisów drogowych. Wszystko na początku wydaje się to bardzo trudne, ale w rzeczywistości szybko zaczynasz rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Nie poświęcasz temu już tyle uwagi, co przedtem i jeździsz perfekcyjnie. Tak samo jest ze szczęściem. Nie wystarczy chcieć być szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwe życie trzeba w sobie rozwijać. Pąk musi stać się pięknym kwiatem, larwa motylem. Ćwicz wszystkie elementy szczęścia po kolei, tak samo jak mięśnie, by nie zanikały. Bądź cierpliwy, dziecko najpierw musi wiele razy upaść, by nauczyć się chodzić. Musi nauczyć się chodzić, by móc zacząć biegać i skakać. Tak samo powoli rozwija się świadomość człowieka. Dziecko się nie poddaje, a czy poddasz się ty? To zależy tylko i wyłącznie od ciebie. Jeśli zabraknie ci wytrwałości, odpłaci się to w przyszłości tylko i wyłącznie na tobie. Tak więc zbliżając się do końca tego rozdziału, przyznajesz, że potrzebujesz w życiu zmiany, więcej pozytywnych wrażeń, więcej pozytywnej energii. Pewnie też nie wiesz, jak postawić pierwszy krok. Od czego zacząć? Najpierw uwierz, że nie musi być tak, że szczęście jest jak bańka mydlana. Pojawia się i nagle pryska,
Bo nie może trwać wiecznie. Twoje szczęście tak naprawdę może podążać z tobą przez cały czas jak wierny kompan. Może być kwiatem umieszczonym w twoim sercu. Szczęście jest pisane każdemu, tylko ludzie nie mają odwagi po nie sięgnąć, bo skupiają swoją uwagę na wszystkim, tylko nie na sobie. Życie jest niesamowitą podróżą, szansą na doznanie tylu magicznych wrażeń, ile tylko jesteś w stanie sobie wyobrazić. Twoim największym wrogiem, niestety, jesteś ty sam, ponieważ dajesz wolną rękę demonom strachu i zwątpienia. Wiara w siebie jest fundamentem wszystkiego, jest wytrwałością mimo wątpliwości. To dzięki niej nakreślasz horyzont swoich możliwości, przekraczasz swoje dotychczasowe granice i zauważasz nowe szlaki, którymi będziesz podążał do celu. Podsumowanie: nie bądź biernym obserwatorem swojego własnego życia. Pracuj na lepsze dziś. Szczęśliwy możesz być już w tej chwili, jeżeli sam sobie na to pozwolisz. Szczęścia nie możesz kupić, wykraść czy nawet dostać od kogoś. Szczęście możesz zdobyć tylko samemu, dzięki rozwijaniu swojej świadomości, odpowiedzialności za samego siebie, a także koncentracji. Tylko ty sam kontrolujesz swoje myśli i emocje. Nikt i nic nie ma wpływu na to twój nastrój. Nie musisz nikogo pokonywać, bo sama walka z kimś innym oznacza walkę z samym sobą i zawsze jest przegraną. Każde twoje negatywne zachowanie będzie cię powoli niszczyło, gdyż wszystko jest jednością. Choć ludzie starają się jak mogą odróżniać się od siebie, tak naprawdę są jednakową esencją tej samej mocy stwórczej, jakkolwiek ją nazywają i gdy ranią innych, tym sposobem ranią siebie. Nie staraj się być lepszym od kogoś innego. Staraj się być lepszym od wczorajszej wersji samego siebie. Pożegnaj się z myślami: nie potrafię, to nie jest odpowiedni czas. Nigdy nie ma właściwego momentu na podjęcie decyzji. Jeśli będziesz coś odwlekał, tym samym odwlekał będziesz szansę na szczęście. Zapamiętaj sobie, że żyjesz nie po to, by przypodobać się innym. Najpierw zacznij podobać się sobie. Fakt, że chcesz komuś coś udowadniać, oznacza, że nie jesteś o tym przekonany. Nie wystarczy chcieć być szczęśliwym człowiekiem. Szczęście trzeba w sobie rozwinąć. Ty sam musisz wiedzieć, czego chcesz od życia, bo inni mogą się mylić. Tak więc bądź ze sobą szczery, wtedy zaczniesz sobie ufać. Dzięki wierze w siebie nakreślasz horyzont swoich możliwości, przekraczasz swoje dotychczasowe granice i zauważasz nowe szlaki, którymi będziesz podążał do celu.